To było dyplomatyczne szaleństwo. W Brukseli jednak ludzie chodzą w garsonkach, w garniturach, a ja miałam wrażenie, że politycy PiS-u po prostu chcą się przebrać w kaftan bezpieczeństwa. I jeszcze byłoby pół biedy, jakby to dyplomatyczne szaleństwo było jakby wyrazem prywatnych poglądów polityków PiS-u. Ale niestety konsekwencje tego bardzo szybko mogą w wymierny sposób dotknąć Polaków. Ja przypomnę tutaj słowa chociażby prezydenta Francji, który powiedział jasno: wy macie swoje kruczki prawne, my mamy fundusze i trzeba o tym pamiętać, że Polska bardzo szybko się rozwijała dzięki szeroko płynącym funduszom unijnym. A na konferencji Beata Szydło mówi: nie będę się przejmować zdaniem prezydenta, który ma 4% poparcia, ale mimo wszystko to chyba ciągle jest prezydent Francji. Rzeczywiście ta polityka zagraniczna PiS-u, to trzeba powiedzieć wprost, nie istnieje. To jest polityka krajowa prowadzona po prostu za granicą. Politycy PiS-u nie rozumieją, jak funkcjonuje Unia Europejska, jak należy rozmawiać z dyplomatami europejskimi. Te wszystkie plany dotyczące Międzymorza, to jasno pokazuje, że całą właściwie dyplomację PiS-owską można włożyć między bajki. 27-1 to jest polityczny knockout. To jasno pokazuje, że PiS jest sam na arenie międzynarodowej. Jakie to może mieć konsekwencje? Już w tym momencie jakby widzimy, że po wypowiedziach chociażby pana ministra Waszczykowskiego, że rozpoczyna się taki seans nienawiści w stosunku do Unii Europejskiej. Rzeczywiście mam wrażenie, że PiS będzie tą politykę zagraniczną prowadził tak, jak prowadzi tą swoją politykę krajową, że to będzie polityka krajowa, więc oparta na takiej zajadłości, zapiekłości, i za chwileczkę będziemy słyszeli po prostu coraz więcej informacji na temat złych, na temat Unii Europejskiej, złych opinii na temat Unii Europejskiej, a to trzeba podkreślić, że w tym miejscu Europy, w którym znajduje się Polska, są tylko dwa kierunki. To jest wschód i zachód. Jeżeli wycofujemy się z zachodu, to znaczy, że PiS chce nas wepchnąć w stronę wschodu, a tu trzeba obserwować to, co się dzieje na arenie unijnej. Powstaje Unia Europejska wielu prędkości. Ta pierwsza grupa, najsilniej rozdająca karty, to najprawdopodobniej będą państwa, które należą do strefy euro. To powinno być naszą polską racją stanu. Niestety myślę, że w najbliższym czasie nie będziemy mogli powalczyć o to, aby spełnić wszystkie kryteria konwergencji, chociażby to dotyczące deficytu budżetowego, pomimo optymistycznych założeń polskiego rządu. Do tego doprowadziła zarówno polityka PiS-u, jak i polityka niestety poprzednich rządów zadłużania Polski, a euro byłoby właśnie, i wejście do tej strefy euro byłoby utrzymaniem Polski w tym głównym nurcie unijnym, który powinien być polską racją stanu.